Dzień dobry dziewczyny. Ja tutaj mam jeszcze połówkę kawy. Siadłam sobie na balkonie i zabieram się za robienie testów. Ten tydzień zapowiada się tak dosyć intensywnie, jeśli chodzi właśnie o naukę, natomiast jestem bardzo dobrej myśli, także pomyślałam, że odpalę dzisiaj telefon i aparat i nagramy vloga. Właśnie przed chwileczką w sumie opublikowałam Wam filmik dotyczący testu na żywo tego kremu BB z Mizon, który swoją drogą mam na twarzy i chyba wydaje mi się, że w ogóle nie widać, żebym miała jakikolwiek makijaż. Muszę Wam powiedzieć, że chyba znalazłam idealny podkład, w sensie krem BB o kryjącym działaniu, co rzadko się zdarza, bo zazwyczaj te kremy BB takie, ogólnie wiecie co, właśnie zauważyłam, że to chyba takie kremy drogeryjne, kremy, które są drogeryjne, które są nazwane kremami BB, to ogólnie nie mają w ogóle krycia, a na przykład ten krem z Misza już ma nawet dobre, no powiedziałabym dobre w kierunku bardzo dobrego krycia, a krem Mizon to ma w ogóle bardzo dobre w kierunku superowego krycia i jest naprawdę bardzo trwały, więc bardzo Wam polecam, żebyście sobie zerknęły na mój wcześniejszy właśnie filmik, gdzie pokazywałam właśnie efekt, jak ten krem BB wygląda. No, mamy poniedziałek, tydzień się zaczyna, mam nadzieję, że pozytywnie, póki co jest piękne słoneczko, pięknie świeci, może lada moment zabierzemy się za basen w ogóle, żeby go wyczyścić, wiecie, przygotować do sezonu, bo widzę po Instagramach, że już sporo osób w ogóle baseny, wiecie, rozkłada. No dobra, na obiad dziewczyny serwuję dzisiaj zapiekankę ziemniaczaną, bo mam troszeczkę takich, o widzicie, resztek. Został mi kawałek boczku, który jest bardzo dobry, udał się. Ziemniaki mi się gotują, całość zapiekanki zaleję sobie o, taką przyprawą od winiary. Ja bardzo lubię te takie ala zapiekanki właśnie kupować i zalewać właśnie tam swoją wybraną gdzieś tam zapiekankę, bo one dają bardzo fajny smak. Myślę, o kurczę, coś mi się tu przymroziło. Myślę, że dorzucę sobie jeszcze takiej pulpy pomidorowej. Ona jest tu z grillowanymi warzywami. Bardzo dobre. Dorzucę sobie jeszcze trochę papryczki, cebulki i na wierzch myślę, że kuleczki tej mozzarelli po prostu położę i będzie naprawdę super obiad. Jeden z dwóch, bo jeszcze będziemy robić młode ziemniaczki, które zebrane zostały dopiero z pola, więc ziemniaczki, ogórek i myślę, że kwaśne mleko to będzie coś idealnego. Także dobra, ja się zabieram za pokrojenie sobie tutaj wszystkiego. Paprykę sobie troszeczkę ugrilluję właśnie na patelni, żeby była taka bardziej, wiecie, miękka i zabieram się za obiadek. No i tyle sobie poszatkowałam papryki, zaleję to smakowym olejem czosnek, bazylia i delikatnie ugrilluję właśnie na patelni. Troszeczkę cebulę, żeby one, te warzywa, po prostu się zrobiły takie troszkę miększe, bo zapiekanki jakoś długo piec nie będę, bo tu się mi już oczywiście ziemniaki gotują, więc jak ziemniaki są obgotowane i do zapiekanki dajemy obgotowane, no to wystarczy naprawdę 15-20 minut i zapiekankę mamy zrobioną. Dobra, zapiekankę mam już w piecu i otwieramy przesyłeczki, bo zamówiłam sobie aszwagandę i serum, kremik z witaminą C. Już Wam pokażę. No i zamówiłam sobie serum z witaminą C, bo mi się w sumie już moje to z orientany skończyło i tym razem wzięłam na wypróbowanie antyoksydacyjne serum wyrównujące koloryt z witaminą C. I ono może być używane właśnie i na dzień, i na noc. Oczywiście pamiętamy o filtrze. I kolejna buteleczka aszwagandy. O, wiem, że z mojego polecenia kilka z Was bierze tą aszwagandę. No, ja w sumie najlepiej ona na mnie działa, oprócz tych innych adaptogenów, także linkuję Wam oczywiście na dole i serum, i aszwagandę, i zarówno w Basic Lab, i w Mother's Protect. Macie dziewczyny mój kod rabatowy, linki są na dole. Dobra, zapiekanka gotowa, a jeszcze sobie wyskoczę za pietruszką.
No, jest tak sucho, że to jest masakra. Świeża natka pietruszki. Tutaj marcheweczka. Pomidorki. Pięknie. Tak, jeszcze czeka nas ta trampolina do ogarnięcia. Podejrzewam, że lada dzień. Co zrobimy? Lada dzień. Trzeba będzie tutaj poogarniać i może basen się w końcu rozłoży. Muszę dzisiaj właśnie, dzisiaj sobie przyjdę i przeplewię miętę. Strasznie zarosła i nie chce rosnąć. O, tutaj tak ładnie, ale tu jest już za dużo chwaściorów, więc dzisiaj przychodzę i to ogarniam. Także idziemy jeść. Zapiekanka wyszła po prostu przebosko. Serek trochę tutaj z góry fajnie zapieczony, także nakładam sobie na talerzyk i zajadamy. Tak myślałam, trochę się rozwali, ale to nic. Dobra, czyż to nie wygląda smakowicie? Ogólnie zapiekanki wcale nie muszą wyglądać, one po prostu smakują. Przepychota. Także smacznego Wam życzę. No dobra, ja już przyjechałam do domu. Szybkie zakupy, wysłałam dwie przesyłki. Przepiękne truskawki znowu kupiłam. Czereśnie, borówki. Tak, borówki mam jeszcze do koktajlów. I słuchajcie, zaraz będę też robiła sałatkę. Dzisiaj czyściłam tak na dobrą sprawę lodówkę i zrobiłam zapiekankę, która swoją drogą wyszła naprawdę przepyszna. I jeszcze podejrzewam, że będziemy ją dzisiaj i jutro jeść. Ale mam w lodówce jeszcze pół kalafiora. I słuchajcie, zrobię taką sałatkę do chrupania. No teraz jest taki okres, powiem Wam, że ja najchętniej to bym tylko jadła takie właśnie dania jednogarnkowe, jeśli chodzi o obiad i mnóstwo surówek, sałatek, no i koktajle. To u mnie teraz się najlepiej sprawdza, bo powiem Wam, że ja mi się teraz w ogóle nie chce jeść. Teraz mi wystarczy, no nie chce mi się po pierwsze stać przy tych garach, jak jest takie ciepło, no bo umówmy się, komu się, kto lubi stać przy garach, jak jest taki upał, chociaż jeszcze upałów nie ma, więc ja ogólnie nie lubię takiego ciepła, jak się pocę, to ja się denerwuję, ale sałatka z takiego z kalafiora surowego i do tego pomidory i pomidory muszą być takie śliwkowe właśnie, te takie podłużne, one się też inaczej lima chyba nazywają, nie? Żeby one się po prostu nie rozwalały. Do tego kupiłam jeszcze serek mascarpone, bo mam jeszcze połowę mleka skondensowanego i myślę, że jutro, no myślę, że to już jutro, chyba tak, no zobaczę. Zrobię jeszcze tartę właśnie z taką masą mascarpone z mlekiem skondensowanym i na to właśnie posypię trochę borówek i trochę truskawek, także miodzio. Dobra, zabieram się za ogarnięcie tutaj tego pochowania i zaraz Wam pokażę, bo przyszedł mi ten podkład, który zamówiłam sobie do testów, więc jak tutaj się ogarnę, zrobię sobie koktajl przede wszystkim, właśnie jest białkowy, to jeszcze się odezwę. Dobra, ja się teraz zabieram za zrobienie tej sałatki. Na początek umyję sobie pomidory i zrobię niespodziankę mężowi. Strasznie się dzisiaj tu coś drapie, coś mi chyba, nie wiem, czy pogryzło w nocy i tak dalej. No, coś miałam Wam jeszcze powiedzieć. Aha, i kupiłam sobie słonecznik, bo będę... Kurde, no nie no. Nie mogę tak często robić w piekarniku, bo bym się normalnie upaliła, ugotowała. Myślę, żeby sobie zrobić chlebek jeszcze ten taki mieszany, który ostatnio robiłam, ale to myślę, że końcem tygodnia zrobię, bo jutro zrobię tartę. Tak. A teraz zabieram się za zrobienie sałatki, także już Wam pokazuję, co tu będzie potrzeba. No dobra, słuchajcie, ta sałatka ogólnie to jest mega prosta, w ogóle nic nie skomplikowana. Została mi tu no, taka połówka kalafiora, więc ona już oczywiście była myta, no ale nie zebrałam się, żeby cokolwiek jeszcze z niej, z tego kalafiora zrobić. No musimy kalafiora pokroić na takie, wiecie co, zaraz Wam pokażę, takie bardzo małe, o, różyczki.
takie kawałeczki. Także ja sobie to teraz zrobię. Można go pokroić, jak lubicie. Ja wiem, że ogólnie są fani i antyfani jedzenia tego typu warzyw na surowo, czyli kalafior, kapusta. U nas między innymi Antosia bardzo lubi chrupać takie warzywa, także podejrzewam, że ona tą sałatkę też w szamie. No i tutaj mam pokrojone na takie małe kawałeczki właśnie ten kalafior i teraz muszę sobie pokroić pomidorka. Te pomidorka lima, one chyba się też inaczej, te śliwkowe właśnie nazywają, to kroimy na takie właśnie kawałeczki, żeby one się nie rozwalały. Muszę sobie chyba nóż naostrzyć znowu. Dobra, zacznę od tego, że musiałam sobie przełożyć do większej miski, żeby to dobrze wymieszać. No i tutaj mamy właśnie pomidora i kalafior. Oczywiście sól, pieprz. I dwa rodzaje majonezu, jakiś jaki tam wolicie. I łyżeczka kieleckiego dla właśnie podbicia smaku. Także ja tu trochę tego kieleckiego. I trochę mam jakiś winiary. Kluczem jeszcze dobrego smaku jest, dziewczyny, jogurt. Ja tutaj mam akurat jogurt Activie. I teraz muszę jeszcze iść do ogródka. Po co? Po świeżą zieleninkę, czyli koperek. Chociaż wiecie co, mam mrożony. Świeży, ale mrożony. Bo tego koperku chcę tu dosyć sporo dać. Więc jeszcze koperek. No dobra, już spycham. Ale wkroję sobie tutaj jeszcze resztkę tych pomidorów, co mi zostały. Powiem Wam, dziewczyny, że ta sałatka również bardzo fajnie sprawdzi się na grilla. Jeśli lubicie takie, wiecie, sałatki typowo do chrupania. I tak oto wygląda wymieszana sylówka. No w tej misce zawsze mi jest lepiej wymieszać większej. Ja ją po prostu uwielbiam do takiego chrupania, do tego wystarczy, dziewczyny, jakaś, nie wiem, jakiś kabanos i tak dalej i macie fajną przegryzkę na grilla, imprezkę i tak dalej, także polecam Wam wypróbować, no bo jest naprawdę mega, jak lubicie sobie tak pochrupać. Dobra, ja tu sprzątam, oczywiście tradycyjnie cały zlew zawalony i zrobię sobie koktajl. Dobra, chyba zaczyna kropić. Oby zaczęło kropić i oby zaczęło padać, więc muszę ściągnąć huśtawkę. Wiecie co, na Allegro ją zamawiałam i była jeszcze do wyboru czarna. Czarna by się pewnie tak nie brudziła, ale jednak taka kremowa ma ten klimat. Jeszcze czekam na poduchę, bo zamówiłam sobie taką szytą w Polsce poduchę właśnie na to, więc dobra, teraz muszę to ściągnąć, bo zaczyna padać. Mam nadzieję, że troszeczkę podleję ten ogródek, bo jest naprawdę sucho. No, altankę już dziewczynom też ogarnęłam, natomiast już się nie bawię w te takie dekoracje, z tego względu, że no one już tutaj tak nie siedzą. Głównie tutaj urzęduje Antosia. Także o, tutaj sobie... Ale kupiłam jeszcze fajne kwiatuszki dzisiaj w Biedronce. Takie piękne. Tylko muszę je właśnie wsadzić gdzieś do jakiejś doniczki. Tutaj drugie sprzęty Antosi, bo ona cały czas coś naprawia. Dobra, ja sobie piję tutaj koktajl. Tak w ogóle to pada pierwszy deszcz od... Zaczyna. Kropi póki co. Pierwszy deszcz od dobrych kilku tygodni, jak nie lepiej. I to jest ten podkład, który sobie zamówiłam. I ja zamawiałam go na stronie kosmetos.pl. Znalazłam go po prostu w takim sklepie. O, możecie sobie zerknąć. Tosia niesie swoją koleżankę. Kokosie. Dobra, czekaj, zrobię Ci zdjęcie. Dzień dobry, dziewczyny. Nagrywamy wtorek. Kończymy dzisiaj pewnie tego vloga. Ja sobie usiadłam na chwilkę tutaj przed domem, bo Antosia mnie wyciągnęła.
A muszę wam powiedzieć, że wczoraj w końcu zaczęło u nas padać, tak po południem, i w sumie całą noc lało i bardzo dobrze, bo wszystko się tak fajnie podlało, ale od razu czuć powietrze inne, że jest takie naprawdę zimne i ja siedzę i tylko uszy zakrywam, jak wieje wiatr, bo mam coś, no zawiało mi ucho prawe, więc no muszę uważać. Tak, a Antosi ostatnio ulubionym... Udziubała cię? A, no bo ona dziubie sobie chlebuś tam. No to poczekaj na nią, no. Antosi ulubionym zajęciem jest ostatnio chodzenie z tą kurą, która tam dziobie. I w sumie ta kura zaczyna za Antosią chodzić. No, głodna jest, no. Tak. No dobra, w piekarniku mam już tartę. Dziewczyny, jakbyście miały do polecenia jakiś dobry preparat do czyszczenia piekarników, to byłabym zobowiązana. Tutaj już bobik, tak? Prezent od męża. Normalnie na bób to ja czekam cały rok. To już jest trzeci w tym sezonie, więc szaleństwo. No dobra, słuchajcie, miałam ochotę na coś pysznego do kawy i zrobiłam tartę z serkiem mascarpone i z mlekiem skondensowanym. Do tego będą borówki i truskaweczki. Muszę wam powiedzieć, że to jest rewelacyjne. To jest naprawdę przepyszne. Tutaj sobie teraz będę układać owoce, tylko muszę sobie umyć te truskawki, bo zapomniałam ich wcześniej umyć. Tyle mi zostało, jeśli chodzi o ten mój zakup wczorajszy. Także zaraz też wleci pewnie koktajlik. Ja się zabieram za pracę, za robotę, bo jest jeszcze co robić. No i tarta skończona wygląda przebosko. Jak ostygnie, jak trochę postoi sobie, to naprawdę jest przepyszna. Jeszcze później na górę tu położę kawałeczek miętki. Położyłam się na chwilę. Muszę sobie dzisiaj włosy zrobić. Odrost będę na pewno dzisiaj robiła, bo nie mogę patrzeć na ten mój odrost. Czekam na Staszka. Rzęsy sobie dzisiaj w ogóle dokleiłam, bo mieliśmy gdzieś jechać, plany się pozmieniały i leżę. I leżę rozwalona. Zimno jest, muszę wam powiedzieć, że w ogóle to jest zimno, tak nieprzyjemnie po tych deszczach. Dobrze, że wczoraj popadało, podlało dosyć sporo, więc wszystko będzie pięknie rosnąć. Rosło, no ale jest trochę zimno. A my jesteśmy w Dębicy. Biznesy się kręcą. Dziewczyny, dzisiaj to ja w ogóle nawet dokleiłam sobie rzęsy. Właśnie przeglądałam sobie materiały, które wcześniej mi się udało nagrać i stwierdzam, że pięknie wyglądam dzisiaj. Dzisiaj to w ogóle full make-up jest. No, na twarzy mizon, bo pomadka. Mamy pomadkę na ustach, mamy rzęsy doklejone. I od razu człowiek inaczej wygląda i pięknie się czuje. A plan na teraz, na tą chwilę, za chwilę jest taki, że uderzamy do McDonalda. Nawet nie wiecie, jaką mam ochotę na McDonalda dzisiaj. Tak. O tak, raz na jakiś czas to trzeba po prostu sobie strzelić coś chamskiego do żarcia. Także tak, siedzimy, czekam na chwileczkę na Staszka. Muszę napisać sobie właśnie do Gabrysi za chwilę i umówić się na pazurki. Bardzo mi się podobają takie wyraziste kolory do opalonej skóry, ale następnym razem postawimy znowuż na coś mocniej stonowanego. Dzień dobry dziewczyny, w drugim dniu mojego vlogowania. Ja tak o zrobiona, bo nagrałam test właśnie dla was, test podkładu tego kolagen, tak, i przyszłam właśnie do ogrodu wyplewić miętę. Już, no już trochę zarosła, pasowałoby ją ciutkę wyplewić, żeby właśnie fajnie się rozrosła. Pogody u nas tak na razie, powiem wam, na dwa razy, bo jest trochę pochmurno, ale z tego co widziałam, to tak od 9 ma w końcu zacząć słoneczko przygrzewać, także dobra, zabieram się za robotę. Dobra, w międzyczasie, jak sobie zrobiłam krótką przerwę z testami, zrobię sobie śniadanie, bo powiem wam szczerze, że
Nie, ja mam jeszcze. I jeszcze nie brałam suplementów. Także z rana wstałam dzisiaj dosyć wcześnie, bo Antosia pojechała z dziadkami po kokoszki, więc musiałam ją z rana ogarnąć. Wyplewiłam sobie już miętkę, więc będzie, mam nadzieję, że będzie teraz pięknie rosnąć. Teraz sobie zrobię śniadanko. Dziewczyny, testuję dzisiaj podkład ten kolagen, on się tak nazywa, i powiem Wam szczerze, że jest słabo, jest bardzo słabo, bo mi się totalnie tonacja tego podkładu nie podoba. I na śniadanko zrobię sobie na talerzu, poukładam sobie tą mini sałatę rzymską, do tego trochę rukoli. Uwielbiam te tortellini z surowej szynki i sera, które kupicie w Biedronce. Ja je uwielbiam po prostu. Troszkę awokado, serka takiego kanapkowego, troszkę pomidorka sobie ukroję, także zabieram się za śniadanko, bo jestem głodna. Pasowałoby coś zjeść i później od razu suplementy. Pamiętacie, dziewczyny, że Wam zdradziłam kolejną zapowiedź, jeśli chodzi, nie te, jeśli chodzi o co? O moje pudełko z I Love Box. W moim pudełku I Love Box znajdziecie również misie na zdrowe paznokcie od Nobel, także będziecie miały okazję sobie przetestować, bo tak jak mówię, ja uwielbiam te żelki. Te mi się już suplementy kończą, Hair Care Panda, ale zamówiłam sobie nowe, także dobra, biorę się za śniadanko. I tak wygląda moje śniadanko i na wierzch jeszcze poleję sobie dzisiaj akurat sosem słodko-kwaśnym, bo nie mam tego z... No, to strasznie ciężko leci. Także ja się zabieram za śniadanko. Nie za specjalny jest ten sos słodko-kwaśny, wolę słodko-pikantny. I w międzyczasie oczywiście zabiorę się też za... Jeszcze sobie poćwiczę testy, także zabieram się za jedzenie. Życzę Wam smacznego, jak teraz coś jecie. Cześć dziewczyny, ja będę dzisiaj kończyła vloga, bo sobie totalnie zapomniałam, że zaczęłam ostatnio nagrywać vloga. A teraz właśnie zabrałam się za zapisywanie, za montowanie filmików takich tematycznych, bo mi się udało nagrać. I tu chyba skończę vloga, bo chciałabym go też zmontować i usunąć sobie niezbędne pliki, żeby mi po prostu miejsca na dysku nie zajmowały. A przychodzę do Was, dziewczyny, z update'em a propos farby do włosów. Pokazywałam Wam ostatnio, nie wiem, czy tu we vlogu, chyba też Wam pokazywałam, nie? Tak mi się wydaje. Kupiłam sobie ostatnio farbę fryzjerską w sklepie fryzjerskim, w sensie takiej hurtowni. No idź. Dobra, jestem. Antosia poszła do ogrodu. No, pokazywałam Wam właśnie, że z polecenia kupiłam sobie w tej całej hurtowni, w tym sklepie, farbę, która się nazywa CC of Sweden. CC, nie wiem jak to się czyta. W każdym razie mam odcień, pani mi dała Blue Black, czyli 1,1/11. Miał być to w ogóle kolor taki czarny, wpadający gdzieś tam w granat i tak dalej. Dziewczyny, pierwsze co, to faktycznie on naprawdę rewelacyjnie zakrył siwe włosy, ale niestety swędzi mnie skóra głowy. Tak, swędzi. Czytałam później trochę opinii po internecie i no niestety to jest gdzieś taki skutek uboczny właśnie a propos tej farby. Myślałam, że mnie nie będzie swędzić. Nie wiem czemu. W każdym razie, no, swędzi mnie skóra głowy. Jak się tak trochę zacznę drapać, to ona swędzi. I kurde, no nie wiem, czy będę ją używać jeszcze. Chyba z braku laku, jak mi coś braknie, to sobie użyję. Wiecie co, to nie jest na tyle, że chodzę i się cały czas drapię. Natomiast czasami jest tak, że jak się gdzieś lekko zadrapię czy coś, to później czuję właśnie, że ta skóra mnie w tym gdzieś tam miejscu swędzi. Czasem mi się zdarza po prostu tak podrapać. No nie jest to jakieś mega uciążliwe, żebym się chodziła i cały czas drapała, ale daję Wam znać, że takie coś może być. Bardzo, bardzo mocno chwyta skórę głowy. Owszem, ja się tutaj smarowałam takim kremem, zanim zaczęłam sobie tą farbę robić. Natomiast wiecie, no tutaj przy tych baby hair pasowałoby pomalować to farbą, więc już 4 razy myłam głowę od momentu nałożenia farby i w dalszym ciągu tutaj przy skroniach mam właśnie skórę zafarbowaną. No. A tak ogólnie to kolor naprawdę ma bardzo ładny, bo ten kolor wyszedł taki bardzo, bardzo kruczo-czarny, naprawdę śliczny kolor. I tak się kończą zawsze testy właśnie, że tym razem mnie skóra głowy swędzi. Nie wiem, no nie będę jej wyrzucała.
Wyrzucać jej nie będę, bo kolor naprawdę jest bardzo ładny. Ja się powiem Wam szczerze, że w czerni czuję naprawdę rewelacyjnie i zarąbiście, jeszcze przy opalonej skórze, to już zupełnie. Ale daję znać, jakby się któraś z Was chciała pokusić, to informuję, że może Was skóra głowy swędzić po tej farbie. Nie jest to jakoś komfortowe na dłuższą metę, jak się zaczniemy drapać, ale mam nadzieję, że może to minie, jak po prostu skórę sobie nawilżę bardziej, głowy nie wiem. Także ja będę kończyła dzisiaj tego vloga, jutro będziecie widziały tego vloga, także intensywnie. I słuchajcie, byłam jeszcze dzisiaj właśnie z Leną na zakupach, w ogóle to wszyscy byliśmy, ale Lena jechała robić sobie zakupy za swoje pieniążki do Wrocławia, ponieważ jedzie z klasą i kupiła sobie kilka fajnych ciuszków, a ja sobie znalazłam fajne spodnie w kropie. Akurat ona sobie tam rzeczy kupowała i tak mi się nawinęły bardzo fajne spodnie. Zaraz Wam jeszcze je pokażę. O, taki piękny kolorek. Jakoś tak ostatnio pokochałam tego typu krój spodni. Także już zarzucam. One kosztowały mnie 39,99. Wzięłam w rozmiarze XL. Nie wiem, nie mierzyłam L-ki, nie widziałam. Wzięłam XL-kę bez mierzenia w domu. Zmierzyłam i stwierdzam, że są spoko. Także już je jeszcze zarzucę i Wam pokażę. Patrzcie, i tak wyglądają te spodnie, są po prostu zarąbiste, długość no do ziemi, także i jak założymy jakieś spodnie typu, boże, buty typu koturny, obcas, adidas, trampki, to naprawdę myślę, że będą super wyglądały, taki, mają bardzo wysoki stan. Wiecie co, no ja wzięłam XL-kę, bo jakoś tak od razu wzięłam, jak widziałam. Nie patrzyłam nawet ze specjalnie na rozmiar. Nie wiem, czy L-ka byłaby lepsza. Wiecie co, no nic mi tutaj nie leci. Ja mam dosyć duże biodra. Brzuch też mam taki, że no ten brzuszek jakoś tam został. Dupy też trochę mam, więc jakbym wzięła L-kę, to ja podejrzewam, że one by mi pewnie były za bardzo opięte i nieładnie wyglądały. Chociaż, no nie wiem, może powinnam zmierzyć? Nie, nie, nie lecą mi, trzymają się super, także ja jestem zadowolona, tylko muszę sobie do nich tutaj jakąś taką bieliznę tutaj mocniej zbierającą po prostu założyć i patrzcie, jakie fajowe. Teraz się w ogóle zaczęły wyprzedaże, one kosztowały, tak jak mówię, 40 zł w kropie, także daję cynka, bo naprawdę są bardzo fajne. Jakoś tak się, wiecie co, ostatnio bardzo dobrze czuję w tego typu spodniach. No, jak są takie luźniejsze. Góra oczywiście bardziej dopasowana. One mają tu też fajne kieszonki, także no i na elegancko, i na sportowo po prostu super wyglądają. Także daję cynka. Pewnie przez internet online też śmiało możecie zamówić. No, więc ja będę kończyła dzisiaj tego vloga. Zabiorę się zaraz za jego montaż i siadam jeszcze do testów, bo weekend zapowiada się mocno intensywnie, jeśli chodzi o testy. Natomiast wiecie co, ja się nie spinam. Też zauważam, że jak za bardzo się staram i za bardzo chcę i tak już tak wiecie, że tak trochę jakby na siłę robię te testy, to kurczę, nie zdaję tych testów, ale trzymajcie kciuki, bo w poniedziałek idę na egzamin teoretyczny i jak zdam, to od razu się zapisuję na jazdy, także cieszę się bardzo, bo mamy ciśnienie, żeby jeszcze w tym sezonie pojeździć we dwójkę na motorach. Dobra, tyle. Dzisiaj ten vlog chyba był taki mocno kulinarny, z tego co patrzyłam na materiały, które wcześniej ponagrywałam. Uciekam, życzę miłego weekendu, trzymajcie się cieplutko, zdrowo i widzimy się w kolejnych filmikach. Cześć!